Cześć. Siemanko, słuchaczu, z tej strony Sik. A to będzie już ostatnia podróż z naszym Adamem Ptasznikiem. Już będzie pożegnalny odcinek. Dzisiaj sobie zrobimy troszeczkę ulepszania. Zobaczymy, jak to tam wszystko będzie wyglądało. Troszkę poekspiłem, pozbierałem itemków. O, proszę bardzo. Troszkę pozbierałem itemków, doekspiłem 25 poziom. Jeszcze sobie chwilkę postoimy może na expie i będziemy szli do miasta ulepszać wszystko pomalutku. Nie wiem, co to za lagi, powiem wam szczerze. Jakoś nam tu przycięło. Od serwera tego, powiem wam, wiecie, od serwera tutaj. Ten serwer jest ostatnio, nie wiem, bardzo przeciążony. No ogólnie powiem wam, że spoko. Jakoś pograłem troszeczkę w tą gierkę. W porządku jest, tylko tak mozolna, nie? Bardzo mozolna fabuła już tam się zakończyła troszeczkę na tych misjach. I tak jakoś nie ma motywacji bardzo, wiecie co? Nie mam motywacji, żeby nacinać w tą gierkę, ale wymyśliłem dla was serię, którą nagram, nową. Jak już pojadę do Anglii, bo teraz będzie troszeczkę będzie przerwy, kochani, od nagrywania, bo już niedługo wyjazd mój, ale jak już się tam urządzę, już wszystko pomalutku zrobię, to będziemy sobie nagrywać Outlasta i będziemy robić te z tego live'y, tak sobie pomyślałem. Jeden save będzie na jeden save, tak jakby w Outlaście będę nagrywał serię, a drugi save sobie będziemy od początku zaczynać na live wszystko, nie? Myślę, że taka fajna sprawa. A, ładnie nam tu goldem rzuca. Ogólnie słyszałem pogłoski, że Mac to tutaj jest taki niezbalansowany, w sensie jest jedną ze słabszych postaci. Lepiej opłaca się grać jakiegoś wojownika czy półdemona. No ale już jesteśmy na takim etapie rozgrywki, że wiecie, zaczynać to od początku wszystko tylko po to, żeby tam nagrać dla was jeden odcinek, no to już by było dla mnie bardzo uciążliwe, nie? Kurczę, centaur, zostaw nas. Dobra, centaur nas nie rusza, na szczęście. O, ładnie, itemek poleciał jakiś. Zbijemy sobie H26 poziom. A się cieszyłem, że nas zostawił. Dobra, nic nie ma chyba. Jak chcesz, to rób. Okej, zobaczmy. Dobra, kochani, jesteśmy już o level 5 reward. O, zobaczcie, chyba misję naprawili. Talk to Furgas. Idziemy do Furgasa, kurczę. Ale jaja. Ty, misje, ziomek, tu są misje. O co chodzi? Teraz dopiero to ogarnąłem, że są misje. To zaraz sobie porozmawiamy z Furgasem, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Olewamy ten 26 poziom zaraz, kochani. Dobiję tą grupę. Idziemy się wywalić na centaurach. Lecimy do Furgasa w takim razie. Ale jaja. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Co tu poleciało, bo poleciały rękawice. Wow, wow. 3600 elegancko. A to co to jest? Oko krokodyla. O, rękawice diabła, superancko. Co one robią, te centaury? Ja pierdolę, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Adam Ptasznik poskładał wszystkich. Nie no, zabijemy tą grupę, no jak się nam tak ustawili. Ale jaja.
No Adam Ptasiń, jak się na kogoś rzuci, to widzisz, od razu padają na ziemię, nie? Dobra, idziemy się wywalić szybko, bo tu nie ma czasu. Trzeba tu wszystko na szybko zobaczyć. Dobra, zobaczmy sobie, kochani. Tutaj pyk, 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 proszę mnie zabić. Dziękuję. Okej, to sobie tutaj zrobimy taką cutscenkę. Jak już będę przy furgasie, to będziemy się widzieć, nie? Kochani, także za chwileczkę jestem przy was. Okej, znajdujemy się, kochani, już przy furgasie. Jesteśmy z powrotem już przy furgasie. Witam, o moim wyborze umiejętności. Get know the basic controls of the game. Dobra, wiem wszystko. Teraz do Hijo. Dobra, to nie, to dzięki. Idziemy teraz do Hijo. Kill 5 foxes. Okej, okay, idziemy zajeść 5 lisków. Ale jaja. Możemy sobie fajnie prowadzić misję razem, nie? Kurczę. Śmichy, chichy. No dobra, jeszcze dwóch musimy zabić. Fajnie, w porządku. No i co tu się stanęło? A, czekajcie, trzeba relognąć chyba, bo coś się zepsuło. Tak mi się wydaje. No idziemy do Hijo. Mówiłem mu, że zabiliśmy. No obczaj, co tu się dzieje? Dobra, to zrobimy może reloga. Czekajcie. Dobra, już logujemy się z powrotem do gierki. No nie wiem, o co chodziło tutaj. No kill one foxes, no to przecież mamy pozabijane. Ajajaj. Czy ta gierka to ma tyle tych błędów, że masakra. Próbowaliśmy reloga, no ale znowu zepsute są misje. Tak w ogóle, to jest jeszcze event, jakbyście nie wiedzieli. Przez jeden dzień macie tutaj dodatkowe złoto, dodatkowe doświadczenie. Szansa na wypadnięcie przedmiotu bonusowego macie 25%. O, dobra. Każą nam z nim porozmawiać, super. To idziemy z nim porozmawiać. Dobra, bla bla bla. Talk to Gorn. Idziemy do Gorna teraz. Dobra, zobaczmy, co ten Gorn od nas chce. Panie Gornie. Okej, 10 Hungry Foxes. Nie ma problemu. Fajnie, że misje wróciły, nie? Jakoś superancko można porobić sobie. No już coś się dzieje w tej gierce, już coś zaczyna coś żyć. Nie no, kochani, jak tak będzie to wyglądało, to może nawet i sobie będziemy kontynuować tą serię. No i będzie co nagrywać. Ale na pewno Outlasta tego będziemy robić, kochani, nie? To 100%. Gdzie mamy tych głodnych lisków? O tam. Zostaw mi głodnego lisa, ty. Już ty kurczę, bytlaku. Czwarty poziom i co, byś tutaj ekspił, tak? Z miecz. Nie ma gdzie ekspić, chłopaczyny. Nie wiem, o co chodzi. Dalej. Hungry Foxes. No dobra, no to czekajcie, no zobaczymy. O, dobra, super, Ancko, idziemy porozmawiać z Hijo. Czekajcie, zobaczymy. Wow. Jakieś pointy nam dają, co to jest w ogóle? O co tu chodzi? Point of fighting. Co to jest? Bonusowy damage.
O, szanse na wypadnięcie, patrzcie, jakie nam poleciały. Kurczę, fajnie, to sobie tym pohandluję. A, nie można tego sprzedawać. To nic, ale będziemy mieć do wykorzystania. O, dobra, mamy ziomeczka Takuma. Kijo mnie tu przysłał. Idź do Yumi. A co to, w Lola gramy teraz? Dobra, idziemy do Yumi. Zobaczymy, co ta Yumi nam powie. No i w końcu coś się dzieje, nie? Idziemy do alchemiczki, dobra. Zobaczymy, co ona nam tam nawinia. Kijo, send me. I co, i tyle? No to spoko. Zadań nie ma. No to żeśmy już sobie porobili misję. No dobra, kochani, to co? Lecimy do kowala bydlaka. To nam tam poulepsza. Tylko czekajcie, skoczymy jeszcze do alchemiczki, sprzedamy itemy. To? Dobra, to mogę sprzedać. O! Ork Dog. Na 3 dni. Spoko. Ciekawe, czy wiecie, jak to jest, nie? Czy to leci w ekwipunku ten czas 3, dopiero jak go nałożymy. Dobra, posprzedajemy to wszystko i spróbujemy sobie poulepszyć item. Naszyjnik zostawię, by się przydał. Na kiedyś tam. Wiecie, to jest chyba dla czarodzieja, ale to nie, dobra. Pamiętam, że to coś było dla nas. Ja sobie coś tam odłożyłem chyba, oto. Na 23 poziom. A to mamy na który? Na 4. No to spróbujemy sobie to ulepszyć. Dobra. To tam też niepotrzebne, niepotrzebne. Niepotrzebne. Okej, dobra. 87 koła mamy, lecimy do kowala. Panie Kowal. Halo, panie Kowal, gdzie pan jesteś? Tam gdzieś był ten kowal, pamiętam. O, tu chyba. Dobra, superancko. Zobaczmy teraz tak. Panie Kowal, dawaj mi tu ulepszaj. Ten jest na plus 4. Tutaj mieliśmy. Dobra, jest dobrze. Dobrze. No panie Kowal, no tak, jak będziesz pan tak robił dalej, to normalnie aż tutaj paczkę dostaniesz od widzów. Ja pierdzielę, panie Kowal, idź ty w pineskę. No nieładnie. Też na plus 4 nam popalił. Dobrze. To jest na który poziom? 15. Goście staną, jak ja nie lubię, jak oni tak robią. Czekajcie. Płyty podróżnika sobie tu wklepię. Dobra. Jadło. Rękawiczki. Dobra. Dobra. Co on mi ten robił? Co? Ptasznik, za kim ty biegniesz? Uspokój się. O, superancko jest na plus 4. Puklesz, puklesz. Co tu trzeba było? A, ogon liska trzeba było. A tu może tego będziemy mieć? Tu też trzeba ogon liska. Wszędzie ogon liska. O, język mamy. O jajko. No i dobrze. I uwaga. Dobra, jest. Na plus 5. Tyle dobrego. No nic, no to kochani. No to by było dzisiaj na tyle. Poulepszaliśmy sobie te itemy. Wiesz, Adam Ptasznik musi latać, o widzisz, w zwykłych spodniach, nie w swoich zakładanych. No ale co, dzięki wam bardzo, że byliście ze mną, że wspieraliście tę serię, że oglądaliście. Fajnie. Bardzo mi miło. Fajnie, że mogłem z wami w tą gierkę sobie pograć.
poznać tą grę. Dzięki, że byliście ze mną jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Siemanko. Cześć, kochani.